Nowy Zielony Ład nie jest tylko europejski. Mamy też inne zielone łady, tylko tyle, że w Europie żyjemy w takim europocentryzmie tradycyjnym. Mamy bardzo ciekawy afrykański Zielony Ład, mamy bardzo ciekawy australijski, północnoamerykański czy azjatycki. No my w Europie rozmawiamy o tym europejskim. On oczywiście jest wielkim pakietem inwestycyjnym, który pozwoli, mam nadzieję, szybko na przebudowę gospodarek europejskich w kierunku nisko, a później zeroemisyjnych systemów wytwarzania energii, bo głównie o to chodzi. Chodzi o zrealizowanie z punktu widzenia ONZ celu siódmego w ramach celu zrównoważonego rozwoju. Cel siódmy dotyczy czystej energii, czyli pozyskiwanej ze źródeł, które są ze słońca, z wody, z wiatru, ewentualnie przejściowo z energetyki jądrowej, bądź innych źródeł pozyskiwania energii, które są na etapie opracowywania. Tu jednym z ciekawszych przykładów są chociażby ogniwa wodorowe, mówię o upowszechnieniu tej technologii. I w konsekwencji no, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zarówno dwutlenku węgla, jak i metanu oraz innych. I ta walka o to, żeby Europejski Zielony Ład, inne zielone łady pojawiła się no, bardzo szybko. No, ona się zaczęła dawno, przypomnę, to był 1972 rok, słynna konferencja w Sztokholmie, gdzie zwrócono uwagę na ten problem, zrobił to właśnie ONZ. Później mieliśmy 1992 rok, spotkanie w Rio de Janeiro i protokół z Kioto, później cały cykl już 26 szczytów klimatycznych, bo od 26 lat na ten temat rozmawiamy. No i wreszcie pojawiło się porozumienie bankowe, wokół którego budowany jest Zielony Ład właśnie. Czyli mamy banki rozwoju i banki komercyjne, które zdecydowały o przeniesieniu pieniędzy z inwestycji wysokoemisyjnych opartych na wytwarzaniu energii z paliw kopalnych w kierunku tych technologii, które umownie nazywamy OZE, tak, czyli odnawialne źródła energii. Ile trzeba wydać pieniędzy na tą... tak żeby zrealizować tak zwane porozumienie paryskie z 2015 roku, no i zwyczajnie być bezpiecznym jako gatunek stałocieplnych ssaków. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Wielu klimatologów, także tych, którzy pracują przy procesie klimatycznym ONZ, uważa, że jest za późno. Część uważa, że do 2030 roku mamy jeszcze czas, żeby tę zmianę dokonać. No oby ta część bardziej optymistyczna miała rację.